Wszystkim. Dzisiaj pokażę wam kolejnego moda. Nazywa się RC Car. No więc tak, crafting. Antenkę tworzymy w taki sposób z żelaza. Otrzymałem 5 antenek. Koła tworzymy w taki sposób, że tu kładziemy skórę, a tutaj żelazo i mamy 2 zestawy kół. I teraz tak, jak tworzyć samochód? Samochód tworzymy w taki sposób, że tutaj koła, tu żelazo i tu żelazo, tutaj kompas, tutaj kwiatek, a tu antenka. I mamy samochodzik. A teraz, żeby mieć kontroler, musimy w taki sposób ułożyć deski, tutaj kompas i tutaj ten. I mamy kontroler. Dobra. Teraz wyjdźmy na zewnątrz i pokażę wam, jak się tym jeździ. Więc tak, stawiamy sobie samochodzik. Klikamy prawym. Taki dymek leci mu z antenki. Trzymamy kontroler. I żeby nim kierować, kierujemy strzałkami. Patrz, on może wjeżdżać po tych. Może wiecie co, ja wam trochę to inaczej pokażę. Poczekajcie chwilkę. Dobra, zrobię sobie tutaj. Taką górkę. A to może pokażę, żeby przejeżdżać. Dobra. Jak tego nie trzymamy, to kierować nie możemy, musimy mieć. No i dobra. I teraz sobie jeżdżę. Naprawdę mod super. Widać, że nic mu tutaj. Fajnie się driftuje, wszystko ten samochodzik umie. Taki plus, że jest to na multi, także kiedyś sobie z kolegami pogram. Wy też możecie sobie pograć, się pościgać, zrobić sobie jakiś tor. I pewnie kiedyś zrobię jakiegoś specjala, jak będę właśnie miał taki wyścig, sobie będę robił. Oj, oj, Zutil się rozwalił prawie. Dobra, nic. No, tak to działa. Teraz zrobię magię. Dobra, magia już była. Teraz tak, po prostu ustawiam sobie 2 samochodziki. Zbiera je się tak. Po prostu jakby uderzamy lewym. I teraz tak, ja sobie aktywuję 2. Wrócę na moje stanowisko pracy. I zobaczcie, że będę sterował 2. Tak, no. To jest fajne. Można nawet więcej, można tam 5, 10 i ile wam się podoba. Jeszcze jedna rzecz. Tylko wezmę. Dobra. No dobra, to jedź. Trochę to tak dziwnie się tym, wiecie, steruje. Tak, tutaj mamy wodę. Może on również w wodzie jeździć. Nic mu nie przeszkadza jeździć tym samym tempem. Przyspiesza od 0 do 5 km w niecałą sekundę. Nie, na sobie żartuję. Ale jest to samochód i terenowy, i sportowy. No. No i co? To w sumie było na tyle. Tak on właśnie wygląda. Jeżeli chcecie więcej takich modyfikacji, no to oczywiście piszcie. Łapki w górę mile widziane. Jeżeli chcecie, to subskrybujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco. No. No dobra, ja się z wami żegnam. Cześć.